Ja pierd... nie nagrywało! Zamówiłam paczkę z drobiazgami dla chomików i pokażę wam, co zamówiłam. Nie będzie normalnego unboxingu, bo jestem głupim ciulem i nagrywałam nie nagrywając, więc paczka już jest otwarta, całą zawartość już znam, nie ma w niej czegoś, czego bym się nie spodziewała. No może poza... gdzieś... Okej, dobra, jest tam naklejka. Jak ją znajdę, to wam ją pokażę. Zakupy zostały zrobione w sklepie Uszatkowe Rady. Można ich znaleźć na YouTubie. Mają bardzo fajne, edukacyjne filmiki o zwierzętach, głównie o królikach, ale ostatnio widziałam, że przewijają się tam też pieski i chomiki. I pokażę wam, co zamówiłam. Pierwsze, co zamówiłam, jak to wygląda w kadrze, pięknie, to takie gryzaki leszczynowe. Ten jest pokryty suszoną marfią, a ten suszonym burakiem. Zobaczcie, jaki piękny kolor, ten taki buraczkowy. Kiedyś miałam takie włosy i byłam nimi zachwycona. Niestety takie piękne kolory nie utrzymują się zbyt długo. Myślałam nad tym, żeby powtykać je pionowo w ściółkę i żeby chomiki jakby musiały włazić na nie i sobie zdrapywać. Ale podejrzewam, że po prostu je przewrócą, no ale... Byleby to była jakaś dla nich zabawna przekąska. Kolejne produkty, jakie zamówiłam, to chipsy naturalne, pomidor i pasternak. Pasternaka z ciekawości sama spróbuję, bo nigdy nie jadłam, tym bardziej suszonego. Suszone pomidory. No są to takie pomidory niesklepowe, bo sklepowe są zazwyczaj w jakiejś pysznej zalewie, a te są po prostu ususzone, więc też jestem ciekawa, jak będą smakować. Z tym, że są dosyć duże, więc myślę, że będę je rwać po prostu lub kroić na jakieś mniejsze fragmenty. Chodzi o jakieś takie przysmaki, głównie dla Arnolda to zamówiłam, bo gardzi tym, co mam obecnie i nie mam co mu dawać za przysmaki na... Tak, żeby wytrzymał po prostu siedzenie na dłoni. Z Luksinką nie mam problemu, bo jej daję larwy mącznika i ona je wpieprza po prostu jak chipsy. To jest coś takiego, że na jednym się nie kończy. I trzecie, co zamówiłam, to takie ziółka do posypania na ściółkę, bo mam póki co tylko jeden rodzaj. Suszona koniczyna. Bez kwiatów oczywiście, bo kwiaty są szkodliwe. A tu jest taka markowa, uszatkowa mieszanka dla chomika. I co my tu mamy? W składzie mamy tak. Babkę lancetowatą, mniszek lekarski, melisę, ziele topinamburu. Pędy topinamburu chomikom nie smakowały. Jestem ciekawa, jak zareagują na zielonkę. Liście maliny, truskawki, porzeczki, krwawnik, ziele i kwiat habra bławatka. No coś go nie widzę. Haber bławatek to, jak nazwa wskazuje, to jest taki mega niebieski kwiat. A coś nie mogę go namierzyć. O, patrzcie, to jest... Czy to jest malina? To jest zasuszona malina. No proszę. Za to nagietka jest dosyć sporo. Liście brzozy, liść i łodyga pokrzywy oraz no, kwiat nagietka. No, także to są zakupy, jakie zrobiłam dla chomików. Wyniosły mnie one niecałe 52 zł razem z przesyłką. Z przesyłką były oczywiście problemy, bo kurier impostu nie umie czytać i dostarczył paczkę do właściwego mieszkania, ale dwa bloki dalej, także zrobiłam sobie mały spacerek. Na szczęście trafiły do miłego, starszego pana, który od razu do mnie zadzwonił, jak tylko dostał moją paczkę. No, także ten, nie polecam wecherowskich kurierów impostu.
drugi raz już z nimi mam styczność, bo nie mam innego wyboru i drugi raz po prostu dają dupy na całego. Po prostu można się naprawdę wkurzyć. No dobrze. Dziś wieczorem dam niuńkom posmakować tego wszystkiego. Zobaczę ich reakcje na jakieś nowości. Do zobaczenia wieczorem. Pa! Zapomniałam o naklejce. Tak ona wygląda. Wykluwa się. Tutaj są gryzaki leszczynowe. Tu jest koniczyna. Tu jest mieszanka dla chomików. I na początek zostanie pasternak. Tylko na razie wlazł do narożnika. O! Chodź, zobacz. Tak? Chcemy? Chcemy. Okej, okay, pasternak jest propsowany. A co powie na pomidorka? Pomidor. O, tink. To musisz na kawałki pogryźć, nie ładuj tego całego. O tak, to ci musisz smakować. Stawiamy na później. Nie, chrupiemy dalej. Zachciało się pić pasoli. Idziemy w stronę koniczyny. O, jest. Arnold, za bardzo się ruszasz. Nie mogę fokusa złapać. O, jest pięknie. Koniczyna na props. Koniczynka smakuje. No. Idziemy dalej? Nie, jeszcze jemy. Czas na gryzaki. Nie, nie wyciągaj! Nie, nie wyciągaj go! Wiedziałam, że ci będzie smakować aż tak, że go wyciągniesz. To masz następny. Arnold. No. Ten jest marchewkowy. Jemy czy nie jemy? Bo buraczek ci bardziej smakuje, co? Gryzak marchewkowy, nie na propsy.
Jeszcze na górę wejdź, tak. No właśnie. Nie, nie chowaj się. Jeszcze jedno miejsce musisz zwiedzić. A, i się skrył. Z ziółkami dla chomików musiałam mu trochę pomóc. O, kink. O matko, ale się napchał. Zobaczcie. O tak, ale słodyczy nabrałem. Wszystko na zapas. To był Shadow. Tatę, nie przeklinaj. Ja tu się pekluję. Ale czemu tylko jedną stronę sobie zapychasz, co? O, nagietek też? Nie, nagietek nie. Nie lubimy chyba kwiatków. Już jesteśmy pełni. I chowamy się. Teraz się tam nie zmieści. A jednak blask. No, to by było na tyle. Ziółka, koniczyna, pomidor. Pasternak został pochłonięty. Gryzak roszczynowy. Polecam. Gryzak marchewkowy. Nie polecam. Znaczy Arnold nie poleca. Zobaczymy jeszcze, co Luksinka będzie miała do powiedzenia. Luksinka już na chodzie. Zaczynamy od gryzaczka buraczkowego. Nie? Zapała tylko łapkami i poszła se. No to bierzemy następny. Może tobie bardziej marchewka będzie smakować. Dostaniesz taki cieńszy. O, cień na przykład. Zobacz, zobacz marchewkę. No, nawet nie podeszłaś. Niewdzięczna mała. Dobra, to jedziemy dalej. Dobra, zrobię małą przerwę, bo przekąski muszę podzielić na mniejsze części. Dobra, sprawdzamy pasternaka. Luksia, masz? 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 No masz? No masz? No mysz! Niunia! Tak, to moja rączka. Okej, pasternakiem nie jest w ogóle zainteresowana. Teraz pomidor. Luksia! Nie bądź. No. 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 Nie, pomidor też nie pasi. Lecimy z ziółkami. Najpierw koniczyna. Też nie? O matko. Po co ja to wszystko kupiłam? A no tak, dla Arnolda. Ostatnia nadzieja w ziółkach.
O. No, weszła i poszła. No nie wierzę. Jaki hamulec. No, możesz. Nagrywam. Zignorował mnie. No nic, Luksińce nic nie pasuje. Dla niej istnieją tylko mączniki i nic więcej mogłabym jej nie dawać. Po prostu mączniki is life. A propos, dostanie jednego, żebyście nie myśleli, że zmyślam. Gdzie są mączniki? Patrzcie, mączniki. Jest mącznik? Focus? Focus, please. Jest mącznik. Luksia. No? Luksia. Nie rób mi siary teraz. No? 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 Luksia, co ty... Masz? No! Teraz wzięła, znaczy ułamała połowę. Na Luksińce chciałabym zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że chomiki wam się spodobały. Następny odcinek będzie bardziej artystyczny. Mam już do niego nagrany materiał. Muszę tylko znaleźć czas, żeby go poskładać. Dajcie znać, czy podobały wam się postacie wyskakujące na tle filmu. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!